Jesteśmy na jesiennej konferencji telewizji TVN, ze mną Marzena Rogalska i bardzo się cieszę, że Panią tutaj widzę. Jak się Pani czuje w nowej roli? Czuję się wspaniale. To nie jest nowa rola, to jest rola odnowiona, to tak prawda, bym nazwała, bo wracam do Miasta Kobiet i do TVN Style, więc jak zadzwoniono do mnie i złożono mi te propozycje, to ja w ogóle wszystko odsunęłam na bok. Olek Kwaśniewska powiedziała, że ona zastanawia się ćwierć sekundy. Ja też. Chociaż ten program przyszedł w takim momencie, kiedy była klęska urodzaju i bardzo dużo było tego wszystkiego, ale nie było wątpliwości, że te wszystkie inne rzeczy mogą poczekać i nie jest na nie teraz pora, tylko że Miasto Kobiet. Całą sobą czułam, że no to jest to. Poza tym pomyślałam sobie, wow, jak super, że będzie taka przestrzeń znowu dla kobiet, że okazało się, że to był program, który był chyba w ofercie TVN Style najbardziej kochanym programem. No i po prostu, no myślę... Spełnienie marzeń. Tak, więc jestem w jakimś sensie spokojna, tak jakbym sobie wróciła do korzeni. Jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa. Wszyscy kibicowaliśmy Pani, by udało się znaleźć to fantastyczne miejsce na dalszą drogę zawodową. I teraz pytanie, czy kibicowali też ludzie z Pytania na Śniadanie, Pani ekipa, czy macie dalej kontakt? Dużo ludzi przysłało mi gratulacje i że się bardzo cieszą, bardzo dużo, ale ja nie wiem, czy jak to powiem, to nie poniosą konsekwencji. Nie no, taki żarcik. Yes. Bardzo się cieszyli, bardzo dużo dostałam SMS-ów, gratulacji. Nie no, super, super, super. Mamy kontakt, no wiadomo, że nie z całą ekipą, ale co jakiś czas dostaję takie dowody, że tęsknią za mną, że przeczytali moją książkę. No kurczę, cudnie. Ktoś tam mnie zaczepia i na spotkaniu autorskim mówi, jestem siostrą tej i tej, z którą pracowałaś w Pytaniu na Śniadanie. Nie no, na pewno o mnie nie zapomnieli, bo to było dużo czasu. Lat, tak, ale no myślę, że każdy sobie teraz idzie swoją drogą i już. I życzymy sobie dobrze i tyle. Ale widzowie myślę, że najbardziej zapamiętali duet Rogamel. Czy ten SMS od pana Tomasza też był? Rozmowa, gratulacje. Nie, nie było. Nie mamy ze sobą kontaktu. Nie, to nie ma co. Nie byliśmy kolegami z pracy. Dobrze się nam pracowało i tyle tam. Ta współpraca się miło układała, ale nie byliśmy przyjaciółmi, a można tak wnioskować, bo byliśmy bardzo zgranym duetem, pracowaliśmy na to zgranie. No i wiesz, gdybyśmy siedzieli przy jednym biurku w banku, no to pewnie byś nie powiedział, że się przyjaźniliśmy, a że siedzieliśmy obok siebie na kanapie w miłych okolicznościach przyrody przypominających dom, no to tak wszyscy uważali. No i nie ma co się jakoś tam nad tym rozwodzić, no. Nie mamy ze sobą kontaktu. Teraz czas Miasta Kobiet. Czy Pani ma jakąś wymarzoną gościnę lub gościa, którego będzie chciała zaprosić do tego programu, bo uważa, że do pewnego tematu pasuje na przykład najlepiej? O Boże, pierwszą bym chciała zgarnąć na przykład Olgę Tokarczuk. Już z najwyższej półki. Nie, chciałabym zgarnąć na przykład moje dziewczyny na Instagramie, działające podczas moich live'ów. Kawka z Rogalem, tak sobie nazwałam. Dziewczyny, które nie są celebrytkami, nie są znane, zaczęły być tak aktywne, a są tak, okazałyby się być tak fantastycznymi kobietami, tak barwnymi postaciami, że na pewno wszystkie te dziewczyny zaprosiłabym do siebie i kto wie, czy nie zaproszę. Nie padły konkretne nazwiska, więc najlepszym sposobem będzie śledzić TVN Style od jesieni.